Witajcie w części drugiej, Panterka. Jak coś tam słychać w tle, to sorki, ale chyba jest jakiś remont. Według właśnie instrukcji przyczepiłem te wszystkie właśnie tutaj wydechy, jakiś lewarek, jakieś skrzynki. Ta środkowa część może być problematyczna, bo ona odstaje. Nie wiem, czy w każdym modelu tak jest. No i jak będziecie sklejać, tu miałem właśnie problem, nie nagrałem tego, żeby to tak przyczepić i żeby to się trzymało i nie odpadało, i wtedy właśnie tutaj w tych zakamarkach dawałem kleju, bardzo dobry klej, trzyma się, nic nie odpada. No i tutaj jest coś takiego właśnie tutaj, tak jakby niespasowane, może dlatego tak mi było ciężko to, bo no i tutaj jest coś, taka szczelina, ale tego aż tak nie widać. Przyczepiłem też jeszcze te kółko, znaczy kółko, część, która będzie trzymała kółko, napinacz, tu tak samo. No i tu mamy coś takiego jeszcze. To będzie luźne, bo to w ogóle jest w tłumaczeniu na angielski, kurde, no nie, był za mały element. No on nie jest przyklejany, on jest luźny. Się tak trochę zdziwiłem. No i on tak sobie tutaj pewnie będą się kręciły te kółka. Nie wiem jak tutaj, pewnie tak samo, bo tutaj z przodu fajne zastosowanie. Jeszcze zerknijmy sobie, jak to wygląda właśnie ten schemat. W środek wchodzi taki mały element. Zamykamy, kleimy ten element. I tutaj w tym miejscu jest ten cypek, który wkładamy z tamtej strony. On jest tak jakby na zatrzask. On wchodzi delikatnie, nie wypadnie ani z jednej, ani z drugiej strony. Bo on jest taki... Gdzie ja mam ten kawałeczek? O, tutaj. Czyli on jest w ten sposób. I on zapobiega właśnie wypadaniu i kółko się kręci. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja sobie skleję jedną z tych części, już mam przygotowane. Też trzeba pamiętać, że tu takie cypki są. I to musi tu wejść. W ten sposób to skleić. Wtedy będziemy mieli koło zębate właśnie gotowe. Nie wiem, czy nie za dużo daje tego, ale on fajnie się tak wchłania. W ogóle nie widać też zacieków żadnych. Teraz nie wiem, czy tu dać jeszcze. Nie, tutaj nie będziemy dawać. No i teraz jest ważne to, żeby to tu weszło. No i najlepiej trochę przycisnąć. Bardzo szybko schnie. No już można powiedzieć, że jest sklejane. Wiadomo, można tam później jeszcze sobie jakieś poprawki zrobić, no ale to jest szczelnie zamknięte, można tam jakieś tutaj w tych miejscach delikatnie tam jeszcze kapkę dać. No i teraz przejdźmy do tego kadłubu. Też mnie to właśnie ciekawi, jak to będzie wyglądało. Czyli ta część przechodzi tu. Tak jak widzę filmiki na YouTubie, to nie za bardzo jest opisane. O! Widzę, że nawet odchodzi mi to, nie skleiło się. Dobra, to poprawimy. Nie ma nic właśnie o tym, jak etapowo to sklejać. Widzę, że nie złapał klej tu dobrze. No ale skleimy jeszcze raz. Może za mało dałem po prostu. Jak spadnie na skórę, nic się nie stanie, bo to jest taki właśnie delikatny klej. Z zapachu przypomina
zmywać do paznokci. Damy tu jeszcze troszkę. Trochę amatorsko z tym działam, ale kiedyś tam się na pewno nauczę. No i dobra. To już się tam będzie kleiło. Nie ma z tym problemu żadnego. I teraz ten element przechodzi tu. I w te miejsce. No taki właśnie jakby zatrzask. Że tak złapiemy to. No nie chcę złapać tam klej dobrze. Wygląda to w ten sposób właśnie. Czyli kółeczko nie wypadnie, ale się też kręci. Mam nadzieję, że się dobrze nagrało, bo tak się przez chwilę w ogóle nie gapiłem w kamerę, tylko na model. No i to tak w ten sposób wygląda. Dobra, w trzeciej części to już będziemy działali z wszystkimi kółeczkami. Raczej problemu nie będzie żadnego. Naprawdę przyjemne do składania model. Nie wymaga jakoś dużych umiejętności. Tak jak ja praktycznie nic nie wiem o składaniu modeli, to radzę sobie jakoś z taką niewielką właśnie wiedzą.